Oła, widzowie, gdzie ja jestem? Co jest grane? Dlaczego ja leżę w łóżku? Co jest grane? Dobra. Wstajemy z tego łóżka. Co jest grane? Dlaczego jestem u siebie na chacie? Co się stało? Czy ja nie zostałem zaatakowany w poprzednim dniu? Ej, dobra, nie wiem. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, dlaczego jestem tutaj, widzowie, ale... Trochę mnie głowa boli. W każdym razie powinienem się chyba tylko i wyłącznie cieszyć. Dobra, tutaj dalej jest to, co znaczy, że to nie był jeden wielki zły sen, a szkoda, liczyłbym na to, że to byłby jeden wielki zły sen. Rozwalmy to, mam tego serdecznie dosyć, nie wiem, co się tu wyprawia, ale... Dobra, jest chyba wszystko git, tak jak było. Nie wiem, dobra, jestem w szoku, nie wiem, co się wydarzyło, wczoraj zostałem zaatakowany. I wiecie co, czekaj, ja muszę sprawdzić jedną rzecz, oni mi się fajerwerki kończą. Czekajcie, załóżmy sobie to i weźmy, czekajcie, czy ja coś tu potrzebuję, dobra, czy... Tyle, ja mam jakieś fajerwerki jeszcze że tak powiem... Na zapleczu? Dobra, ja chyba miałem kiedyś fajerwerki na tym moim ryneczku. W tym ryneczku, pytanie, czy tam dalej są te fajerwerki. Proszę, musimy sprawdzić, czy mi się to wszystko nie śniło, co się wczoraj stało, bo... Jak mi się to śniło, to jest, kurczę... To jest ze mną źle. O, nie, co to jest tak dużo tych X-ów? No nie, no co to... Co to ma być? Czekajcie, tutaj... Nie ma tu tych fajerwerki... Fajnie. Dobra, jeszcze raz, bo my musimy zdobyć te fajerwerki. Bez fajerwerek to ja nie będę w stanie tutaj w ogóle latać, bo mi zostały ostatnie dwie. Dobra, czekajcie, wejdźmy tutaj do środka, do tego... Albo dobra, nie wejdziemy do środka, ale pytanie, czy ja tu mam jeszcze jakieś fajerwerki? Nie no, ten mój stragan jest opustoszony. Biznes się, widzowie, nie kręci. O, są, Jezu, jaki cud. Dobra, biorę wszystkie już. To mój biznes, mogę sobie robić z tym, co chcę. Dobra, murujemy to, wracam z powrotem. Dobra, sprawdzamy, czy to nie był sen, co mi się wczoraj wydarzyło. Lecimy tu. Było to wszystko, że tak powiem, zalane lawą, jak dobrze pamiętacie. Jeżeli mi się to śniło, to tu powinno to wszystko być. Ale jeżeli mi się to nie śniło, to znaczy, że to była jedna wielka prawda, uwaga. Nie, no dobra, jest tu lawa, przecież to mi się nie śniło. Dobra, nie wiem, co się wyprawia. Dobra, to co się ze mną stało? Czyli w takim razie faktycznie zostałem zaatakowany, to nie był zły sen. Dobra, jeszcze jedna rzecz, ja zrobiłem zdjęcie tej lawy, może to była wizja, ale jeżeli zdjęcie jest w tym toście tutaj, w tej mojej bazie, to w takim razie powinno to wszystko być prawdą. W sensie, no musi to być prawdą, bo kto by inny za mnie zrobił to zdjęcie, nie? Dobra, szybko lądujemy tu, wchodzimy do środka. Dobra, tu jakiś dzisiaj jestem roztrzęsiony, widzowie. Nie wiem, jakiś nabuzowany negatywną energią jestem. Dobra, no nie, no dobra, jest to zdjęcie, jest to... Ja to pamiętam, jak ja to wczoraj tutaj dawałem. Dobra, to nie był sen, coś się ze mną stało, ktoś mnie zaatakował. Ej, ja nie chcę tam iść do tego tunelu po raz drugi. Ej, dobra, co się stało? Nie wiem, totalnie nie wiem, widzowie, co się stało. Jak macie pomysł, co się stało, to napiszcie w komentarzu, ale po co ktoś mnie tam zaatakował, po co ktoś mnie tam obezwładnił, po to, żeby mnie wypuścić? I to jeszcze widzę, że wszystkie itemy mam, więc nic mi nie zrobił. Nie wiem, dziwne bardzo. Nie wiem, widzowie, co mam o tym myśleć, ale... O, Emilia jest, dobra, spytamy, co ona robiła. Halo! Witam. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Szczyson! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Dobra, dzień dobry. Zbliżają się święta. Ty, coś się stało niedobrego. Czekaj, schowajmy się, bo ja nie wiem, co się plecach zaraz to będzie robić. Ja muszę ci w ogóle rzeczy opowiedzieć. Ty masz już głowę normalną. Tak, mam już głowę normalną. I to wszystko od dnia dzisiejszego. O, niesamowite. Pozytywne wibracje. Tak, bardzo pozytywne wibracje, ale tak nie do końca, ale nie wiem, czy ci mogę o tym powiedzieć. Może ty najpierw opowiadaj, co? Ja właśnie nie wiem, co mam ci opowiedzieć, wiesz, bo ja wczoraj właśnie miałem wrażenie, że... Znaczy, obudziłem się w łóżku ogólnie, nie? I miałem wrażenie, że mi się śniło po prostu to, co się wczoraj wydarzyło, ale... Ej, a pójdziemy do ciebie. Możemy, bo tutaj się czuję trochę tak... Dobra, nie wiem, nie swoje, boję się tutaj po prostu przebywać. Dobra, możemy pójść do mnie, ja u siebie też się boję przebywać, ale ja stoczę... A ty jesteś dzielniejszy, ty jesteś bardziej dzielniejszy jestem, niż ja. Tak, oczywiście. Mam dobrze zabezpieczoną Javirę. Dobra, w każdym razie śniło mi się, ale wydawało mi się, że mi się śniło, że widziałem, jak miejsce, w którym klonowane są X-y, zostało zalane lawą i tak dalej, no faktycznie jest zalane lawą, więc jakby to mi się nie śniło. Później zlazłem tam na dół, gdzie Mutant X powstał, nie, i coś mnie tam zaatakowało, coś mnie ściągnęło, za nogi mnie chyciło, pociągnęło mnie w dół. Się obudziłem w łóżku. Powiem ci tak, normalnie nie uwierzyłabym w tą historię, ale jest to palionowa, więc w 100% ci wierzę i strasznie ci współczuję. No właśnie. No więc ogólnie nie wiem, co się wydarzyło. Nie wiem, dlaczego tak się wszystko dzieje. W każdym razie mam już tego serdecznie dosyć. No to czekaj. Czekaj, wciągnęło cię to i co? Tak. I nic. Po prostu straciłem przytomność. No i co jeszcze? Budzę się dzisiaj. I... Ale dobra, wstałeś normalnie z itemami, tak? Tak. Normalnie, wszystko miałem wyklikowane. Normalnie, tak jak wszystko było. Tak. To dziwne w sumie. No nie dobra, wiem, właśnie, no właśnie nie rozumiem, jaki był tego cel, nie? No, ale słuchaj, w każdym razie, czekaj, chodź, pokażę ci jedną rzecz. Może ci to pokażę, co zrobiłem, bo stworzyłem X-a 2.0, ale ogólnie...
Co ty stworzyłeś? No dobra, bo trochę jesteś w plecy z informacjami. Nie mów, że zrobiłeś to. Ała, jeszcze uderzałam tak, kolanem. Tak, właśnie tu zrobiłem. W naszym laboratorium. Ja o niczym tak. nie wiedziałam. Idziesz tu, czy gdzie idziesz? No i idę, no kurde, dotknięta zostałam tym. Co tu się dzieje? No, otwieram. Ścianą. Dobra. Wow, jaki mechanizm, ja się zawsze podziwiam za takie rzeczy, dobra, no. To jest zawsze ten sam mechanizm, ja po prostu się jednego mechanizmu nauczyłem. Nie wiem, ale ja nie umiem. Dobra, ja tu obram. Były, tu w każdej w tej luce były X-y 2.0, które stworzyłem. Ja się nawet próbuję skupić. Projekt X2.0, ustalić, jaki ma cel X2.0. Znaleźć sposób na odzyskanie kontroli na X2.0. Przypuszczenia, zegarek paliona może liverze, może kontrolować X2.0. Wszystko okej? Okay? Usnąłem. No, musiałam dobrze czytać, no. Dobra. Dobra, słuchaj, w każdym razie, no tak, no to bardzo dobrze. W każdym razie, stworzyłem 4X 2.0, a tak dokładniej to stworzyłem 5. Ta dźwignia nic nie robi, no, bo to otwiera tam te drzwi. W każdym razie, stworzyłem 5 X-ów. 4, które były tutaj, które były lekko wzmocnione i jeden, który był naprawdę bardzo wzmocniony. Problem jest taki, że zniszczyłem 4. Piąty, ten najbardziej wzmocniony, uciekł i nie ma go aktualnie. Jest gdzieś wolny. Aha, ten najlepszy, najmocniejszy gdzieś tak. uciekł. Ja miałem go pod kontrolą. Zgubiłeś X-a. Nie tak, kontrolowałem go tymi okularami, co miałem na głowie. Przerwało cię, halo? Co nie, jest? Nic mnie nie przerwało, przestałem po prostu mówić. Widzisz, co ja mam? Mówić. No widzę. Ściągnąłem tą głowę. Nie mam już tej głowy Y. I tych okularów. Ej, wow! Ej, to czemu w sumie? To jest dziwne. Wydaje mi się, że to był cel tego, że tam zostałem zaatakowany. Aha. Oni mi zabrali całkowicie kontrolę nad X-em 2.0. Ej, czekaj, jest problem, właśnie. Nie, słuchaj, jest problem. Pamiętasz, jak ty... Byliśmy razem tam na dole, pamiętasz to? I... Jakby znaleźliśmy tam książkę i tam było napisane, że oni potrzebują okularów, wzmacniaczy i czegoś tam jeszcze, żeby być niezniszczalnymi. Okej, czekaj, musimy pójść w jedno miejsce, zapraszam. Co ale jak to, oni teraz mają ja się cieszę teraz? Nawet, że nie mam tej głowy, nie? Aczkolwiek. No dobra, ale okulary. No właśnie, te okulary to jest największy problem, no bo oni to teraz będą mieli, żeby kontrolować... Nie wiem, dobra, co tu się wyprawia, zapraszam za mną do tego tosta tutaj. Do tosta? Dlaczego ja jestem, idę w jakieś dziwne miejsca? Przeraża mnie miejsca. To. Zapraszam tu. Nie wiem. Ojeju. Nie byłaś co nigdy? To jest za miejsce? Nie! Okej. Okay. No to już jesteś. Witam w... O nie! Dobra, no chodź. Co o nie? No nie, nic, nieważne. Czemu powiedziałeś o nie? No nic, tu mam zdjęcia ogólnie, widzisz? Co tu się dzieje? Czemu jestem sus? Co to ma znaczyć? Ja sobie ze mnie robisz? To nie ja napisałem, to Dave. O co? Miałam dwie głowy? To Dave napisał. Usuń to! Sus to ty byłaś, zanim jeszcze miałaś dwie głowy. To tak naprawdę tutaj zastanawialiśmy się, kto jest X-em. Okej, okay, a czemu w takim razie polionka jest na różowo? Bo ona była Y-kiem, to jest potwierdzone. Dobra, aha. Nieważne. W każdym razie, słuchaj, czekaj, tu są zdjęcia, ja ci chciałem pokazać jakieś dowody, które tutaj miałem zrobione. Dowody, o, to! Kto robi twoje zdjęcie? Gdzie? Co? A, no, tu? Bo mi zrobił zdjęcie w prawdziwym życiu, to zdjęcie, to, aha. Patrz, zapraszam tutaj. No, patrz na nie. Widzisz to? Czekaj, anty-X okulary kontrolują armię X, aha, a anty-X no. plus jakiś kryształ kontrolują mutanta. Mi się wydaje, że oni po to, albo, ty, a jak mnie zaatakował ten X2.0, bo on chce przejąć kontrolę nad mutantem? Kurde. Może on jest na tyle inteligentny, że on potrafi takie rzeczy zrobić, ty, dlatego nie, na tym nie pomyślałem. No myślę to działa na naszą korzyść. Aha. To nie zmienia faktu, że i tak jesteś sus. No, przestań tak mówić, to nie jest już śmieszne. Ej, ty masz tu dużo rzeczy, jakichś dziwnych. Ja mam tu bardzo dużo dowodów. Nawet a nawet na Dave'a, nawet... Pewnie. Na mnie nie! Coś tu no musi way. Być na ciebie, no. Nie, nie ma na mnie nic, a jestem i tak podejrzana. Żadnego mojego zdjęcia w ogóle, dzięki, nie? I to właśnie świadczy o naszej przyjaźni. Tu jesteś. Nigdzie mnie nie ma. Tu jesteś. Gdzie? Tu. No, tutaj, z tobą. To jest jedyne zdjęcie, na którym jestem, z odkrycia. I właśnie tam znaleźliśmy tą książkę. No tak. A tam, tak co? Aha, no co? Tak, no tak. A masz tą książkę w ogóle? No, nie pamiętam, gdzie ona jest. Aha, to fajnie, że my straciliśmy taki dowód rzeczowy. Nie wiem, ja też nie wiem, gdzie ona jest, już ją zatraciłem. No dobra, no w każdym razie, słuchaj, całkiem możliwe, że ten X2.0 po prostu przejął jakby, znaczy chciał te okulary chciał przejąć po to, żeby teraz on mógł kontrolować tego X-a. No jeżeli tak, to nie wiem, jakie on ma intencje, szczerze mówiąc. Ja dostałem takie tabliczki, czekaj, ja zrobiłem mi zdjęcie. Czy ja mam to zdjęcie tu? Czekaj, mam to. To nie jest to. To jest zdjęcie na pamiątkę, weź sobie jakieś tam, nie wiem. O, tu to są, tu jest.
Tu jest, widzisz te? O co mi takie coś jest? Ja tego nie chcę. Nie wiem, po prostu nie chciałem tego mieć, to jest do utylizacji zdjęcie. To zobacz, te niebieskie napisy. To mi napisał X2.0. Nie będę już twoją marionetką, dałeś mi moc, ale chyba za dużą. Nie szukajmy, co się to skończy. To zmiana koloru X100X. Nieważne jaki kolor, król jest jeden. O nie, to ja nic nie... Czy ty musisz tańczyć w ogóle w momencie, jak ja tutaj przeżywam sytuację i wszelkie historie? Feliz to Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero, año, felicidad. Tu, 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 tu. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Dobra, koniec. Boże, w każdym razie, no tak, takie tabliczki dostałem. Okej. No to jest mocne, zdecydowanie świadczy. Dobra, to o szczerze nie czymś, wiem, czego o tym nie myśleć. Ja dzisiaj jestem jakiś rozwalony psychicznie. No, ja nie mam dzisiaj psychiki do takich rzeczy. Ja muszę odpocząć, coś mi uderzyło w głowę, ja dzisiaj jestem nieswój. Ja muszę wypić jakiś może wzmacniacz X, daj wypijać wzmacniacz. Nie pij go. Wyrosła ci druga głowa, byłaś mądrzejsza, tak, czy nie? Nie, w sumie to nie za bardzo. Więc jakby... A mówiąc o dwie głowy, to nie jedna. No, niby tak, ale niestety... Tak, to było takie suche po prostu, wiesz co, ja mam dosyć... Ja chciałam ci opowiedzieć o moim przypadku, ale wiesz co... Opowiedz mi o swoim przypadku. A jak ty jesteś taki zmęczony, to może jutro ci opowiem. A odmienimy twój przypadek przez przypadki? Dobra, mam dość, idę spać. Widzowie, to by było na tyle, ja dzisiaj jestem jakiś odklejony, nie wiem co się ze mną stało, coś mi, że tak powiem, na łeb usiadło w momencie, w którym coś mnie tam zaatakowało, zabrali mi... Możesz się nie włamać do mojej chaty? Nie, coś mi gra w uszach, widzowie, mam jakiegoś ducha w głowie! Coś się ze mną dzieje niedobrego, widzowie, muszę iść spać.